Po raz drugi do sali Arka przy Zabobrzańskiej parafii zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprosił wszystkich swoich mieszkańców, którzy w tym wyjątkowym okresie chcieli spędzić czas wspólnie z innymi. Udało nam się zorganizować wigilię dla osób samotnych i dla tych wszystkich, którzy czują się samotnie. To jest dla mnie bardzo ważne, ten dzisiejszy dzień, bo to przecież spółdzielnia to są właśnie wszyscy ci ludzie i dla nich tutaj my jesteśmy. Jest taka jedyna okazja, żeby ocieplić stosunki takie między sąsiadami. Bardzo do tego dążymy, stąd te wszystkie imprezy, które robimy na naszych osiedlach. Mamy to spotkanie ze spółdzielcami, gdzie możemy podsumować z jednej strony rok, a z drugiej strony życzyć sobie to, czego chcemy, co chcemy, żeby w przyszłym roku, w 2018 roku zostało zrealizowane. Spółdzielcy do tego się nie dokładają, po prostu zarząd potrafi współpracować ze sponsorami, którzy dają odpowiednie datki i właśnie z tych funduszy organizujemy to spotkanie dzisiejsze. Tego wieczora zarząd JSM-ki przygotował dla mieszkańców wiele atrakcji. Choć najważniejszym z nich było oczywiście tradycyjne przełamanie się opłatkiem. Tajemnica Narodzenia Pańskiego to tajemnica zbliżania się Pana Boga do człowieka, ale też do otwierania serca na tą relację do Pana Boga i niewątpliwie jest to też zbliżanie się jednego człowieka do drugiego. To szczególnie się tak jakby uwypukla w tym łamaniu się opłatkiem. Potem będzie krótki występ dla ludzi, którzy tutaj dzisiaj są, dla osób, które tutaj są, uczestniczą. Po tym występie będzie posiłek. Po posiłku będziemy też losować magiczną bombkę. Bardzo ładnie i bardzo dobrze. Cieszymy się, że się ktoś nami zajął, zainteresował. Bardzo jesteśmy zadowolone, dlatego żeśmy przyszły. Przyszłyśmy podzielić się opłatkiem, złożyć sobie wspólnie życzenia, pokolędować. Spotkać, zapoznać się z poznać więcej ludzi. Bardzo często życzymy sobie ciepłych, rodzinnych świąt. Pamiętajmy, że w tym czasie nie każdemu może się to ziścić.